zwolniłam się do domu, bo się jakoś daremnie czuję, ale zaczynamy kolejnego vloga. Tak, bo przyszła mi paczka i chciałabym ją z wami otworzyć. Przez cały tydzień nic wam kompletnie nie nagrywałam, więc w sumie to możemy zacząć vloga. I przyjąłam właśnie paczka z butami, także zobaczymy, bo jestem ciekawa, czy będą dobre. Kupiłam je na dziale dziecięcym, więc zaraz się okaże. To są Adidasy Campusy, i było mojego rozmiaru, bo ja mam 36,5, więc stwierdziłam, że dobra, było 36 jedyne, więc mówię, wezmę. I przymierzyłam. Są dobre, jeszcze sobie je zawiążę, ale patrzcie, jakie one są piękne. Jestem taka zadowolona z tych butów, serio, one są takie śliczne, że ja nie mogę. I plus, że ja w ogóle zamanifestowałam to, bo ja mam 36,5 i kurde, wzięłam 36 i mówię sobie, dobra, będą dobre. I co? I są dobre. I serio, one są takie piękne. Po prostu cudo. Kocham różowy. Obsesja. Teraz się jakoś ogarnę do siedzenia w domu, zmyję sobie tynk i tak dalej. I będę sobie leżała i chillowała, bo się jakoś tak daremnie czuję. Więc lecę do łóżka, łączę sobie serial, ale też wydaje mi się, że to może być mega z przemęczenia, bo w ciągu tygodnia, jakby wiecie, wracam do domu i ja się uczę i ja nie odpoczywam. Właśnie Reelsa z outfitem, dlatego się ubrałam, nawet założyłam jeansy, mimo że siedzę w domu, bo dzisiaj nie poszłam do szkoły, bo wczoraj w ogóle nie miałam siły, żeby się uczyć ani nic, także sobie odpuściłam. W ogóle to jest moja nowa obsesja. Kokardki, wstążeczki, czy to nie jest piękne? To jest w ogóle moja ulubiona torebka i z tą wstążeczką, ona wygląda tak urocza, tylko muszę ją poprawić, bo się trochę rozwaliła. Ale to jest takie cute, że ja nie mogę. Nowa obsesja totalnie. Uwielbiam wstążeczki, kokardki, wszystko, mogę to wszędzie dodawać. I według mnie to wygląda ślicznie. Właśnie chcę porobić więcej takich reelsów z outfitami właśnie na jesień. Mam dużo pomysłów na outfity, ale na przykład rano jak wychodzę do szkoły, to nie zawsze je realizuję. I dzisiaj stwierdziłam, że zrobię sobie taki cute różowy, bo chciałam z tymi butkami coś stworzyć, póki są jeszcze takie czyste i ładne. Więc założyłam sobie po prostu taki topik, on jest chyba z Bershki. Jeansy są z Pull&Bear'a. Torebka jest z Victoria's Secret i jeszcze taką kurtkę skórzaną. To autentycznie był najlepszy zakup, jeden z lepszych zakupów. Kupiłam ją na Lupie za dwie dychy chyba, a teraz większość osób w nich chodzi. Ludzie z reguły mają to takie z sieciówek. One wyglądają jak nowe, a ona wygląda jak prawdziwa vintage skórzana kurtka. I to w niej najbardziej lubię, bo wygląda po prostu, ona wygląda jak prawdziwa kurtka, taka skórzana, bo to jest Bershki i tak dalej, one wyglądają tak nowo. Ale wiadomo, każdy ma inny gust i ja po prostu jestem mega zadowolona, że udało mi się ją kupić. Więc się chyba przebieram z powrotem. I co? I zaraz będę sobie oglądała serialik i tak dalej, ale dzisiaj chcę, żeby ten dzień był taki produktywniejszy, niż tylko, żebym leżała cały dzień, nic nie robiła. Także zabrałam, nagrałam tego Reelsa, zaraz go zmontuję. I tak. Wróciłam do domu, ale dosłownie na parę minut, bo zaraz jadę na angielski, więc jeszcze na szybko postaram się coś zjeść. Ale przyszła mi paczka z Shein. Ja się nie będę rozgadywać, ja wiem, że to jest syf, I know, ale chciałam parę pierdół i to nie jest jedna paczka, którą zamówiłam. Shein idą dwie, ale takie mniejsze rzeczy z takimi pojedynczymi rzeczami, więc mogę wam pokazać, bo jestem bardzo ciekawa. Robimy szybki haul. Mam tutaj też rzeczy właśnie do przebrania na Halloween, bo przebrałam się za Cassie. Nienawidzę Cassie, w sensie z Euforii. To jest totalnie jakby nie. Serio, w ogóle się z nimi utożsamiam, a i nic nie jestem w stanie, jakby nie jestem dla niej w ogóle wyrozumiała po tym, co zrobiła dla Maddy i tak dalej. Nie lubię jej po prostu, okej? Moje zdanie, róbcie co chcecie. Ale stwierdziłam, że skoro ja się aż tak różnię od Cassie, to ja będę Cassie. W sensie wizualnie to jest łatwo do ogarnięcia. Zrobię sobie loki, makijaż i tak dalej. Więc mówię, czemu nie? W ten roku też chciałam, bo ja o wiele bardziej wolę Maddy. Uwielbiam Maddy, ale ja i Maddy to dosłownie dwa inne przeciwieństwa wyglądowo. Więc będę Cassie. Diamenciki do makijażu będę chciała odwzorować jej look ten z tego odcinka sylwestrowego. Fajnie jest też, bo ona potem ma takie jakby zakrwawione ręce, bo wiecie, biedny Nate, musiała go ratować, coś tam, coś tam. I takie tam, więc jak coś się ogarnie, sztuczną krew też ma ręce. Ale tak, takie spineczki i gwiazdki, bo ona ma takie jakieś srebrne spinki. A ja mam ochotę kupić sobie takie gwiazdki, więc od razu też będą. Gua jej roller, jakiś taki nowy, bo czemu nie, na razie tak nie mogę robić, bo moja cera tak ten. Ale sobie kupiłam, bo to nie jest jakoś super drogie. Case na AirPodsy nareszcie. Bo ja potrzebuję, dlatego że ostatnio nawet mi koleżanka wywaliła na chodnik i ja nie chcę, żeby one były potem po prostu w jakimś obrzydliwym stanie.
Także od razu sobie założę. Sorry, że tak szybko gadam, ale się ultra spieszę, bo chciałam coś jeszcze zjeść, muszę się jeszcze spakować. I nie mam totalnie czasu, ale dobra, włożymy sobie. I taki ładny, patrzcie, on jest taki srebrny, brokatowy, nie wiem czy widać, ale on jest taki brokatowy z takimi serduszkami, więc słodko. Kosmetyczka, w ogóle ta kosmetyczka tak mi się spodobała wizualnie, zobaczymy jak będzie na żywo, bo ja nie mam żadnej takiej większej kosmetyczki, a czasem się przydaje i ogólnie bym chciała sobie kosmetyki do makijażu trzymać. I patrzcie, ona jest taka duża, jest mega przepiękna, bardzo mi się podoba, taka w kratę różową. I w środku jakby nie ma kieszonek, nic, taka zwykła, także też spoko i ona kosztowała 2 dychy około, więc to jakby nie jest dużo, a jest naprawdę fajna. Właśnie do przebrania na Kasi kupiłam taką sukienkę i zobaczymy co z niej będzie, ale mam nadzieję, że będzie ok. Nie wiem, to jest ogólnie XS, a wydaje się taka dość duża, mam nadzieję, że wzięłam XS, a nie S. Kurde, mogłam wziąć w sumie jeszcze mniejszy rozmiar, bo się nie spodziewałam, ale jest naprawdę taka dość spora, zobaczymy. Tak wygląda i to jest chyba dla takich niższych osób w ogóle, ale nie wygląda wcale na taką krótką. Teraz ocieplacze na nogi, bo ja to teraz wszędzie widzę. O fu, one nie miały tak wyglądać. One inaczej wyglądały. Ej, one inaczej wyglądały na zdjęciach. Fu, jak walą w ogóle. I drugie beżowe, kurde, ale one miały być takie prążkowane, takie ładne. A to wygląda jak rękaw swetra. No ale dobra, trudno. To mówiłam jeszcze białe. Ale chyba z innej tej, więc może inaczej będą brać, ale no szału nie ma, zobaczymy jak to będzie na nogach. Jeszcze takie puszki do pudru czy coś i szczoteczki do rzęs i ogólnie, bo potrzebowałem. Więc to chyba na tyle, jak przyjdzie mi jeszcze jedna paczka, to wam też pokażę. Także lecę szybko jeść i nie mam żadnej torby w ogóle materiałowej. Chyba biorę plecak. Nie wiem, dobra, chyba biorę plecak, bo nie chcę mi się tego wszystkiego przekładać. Masakra, guys, jakby ja się nie wyrabiam z życiem. Życie. Muszę tylko książki od angielskiego wziąć. I idę na szybko jeść i będę leciała. Tak. Jestem umówiona na jutro do fryzjera, więc zobaczymy ile ścinamy. Kusi mnie, żeby trochę więcej. Zobaczymy z czym jutro wyjdę. Mam nadzieję, że nie łysa. Mój makijaż nie przeżył mojej serii płakania, ale tak wyglądają moje włosy. Fajnie. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ale są krótsze i tak je chciałam, więc jest slay. Według mnie, mi się podoba. Nie ma dużej zmiany, ale jest super. Powiedziałam pani, że chcę 4 cm, żeby mi podcięła tak około i ona zawsze ścinała 2 razy więcej i teraz nagle chciała sobie 4 cm, dlatego tak powiedziałam mało. Ale w sumie wiecie co, ja bym nie chciała chyba krótszych, to jest moja długość. Także tak się prezentuję, więc jest cute, w ogóle dzisiaj złożyłam sobie te spineczki, gwiazdki i mi się podoba. Wróciłam z angielskiego, uwielbiam moją panią, jestem gorąco, oglądam Wyspę Totalnej Porażki i sobie chilluję. Na jutro nie mam za dużo rzeczy, mam tylko pracę klasową z angielskiego, ale to jest na zasadzie, że mogłabym to pisać z marszu w sumie. Więc jest okej, okay, coś tam sobie powtórzę, wiadomo, żeby nie było potem. Tak się czuję, czuję się jak ten kot. Nie wiem, czego widzicie w tym syfie. Jo. Dona. Chyba ogarnę moje życie, w sensie co ja na jutro mam, bla bla bla, takie tam. Jutro, guys, jutro już będzie tak trochę zimniej, więc muszę zaimpregnować butki, bo widziałam na Instagramie, Kasia Laska dodała, co się stało z jej butami, nigdy ich nie zaimpregnowała, w sensie tego tylu, więc ja to dzisiaj zrobię. I ogólnie muszę te moje kapusty też zaimpregnować, ale zaimpregnujemy sobie je i jutro je sobie założę. Nie wiedziałam jaki jest sens w impregnacji, ale po tym jak mam moje jakieś któreś z Nike zaimpregnowane, to serio jakby łatwiej się jej czyści, wszystko tak ładnie to schodzi. Robimy fit zimowy, bo jutro jest zimno, ma być 7 stopni. Może mniej nawet. I can do well when I think you're gonna leave me, but I'm gonna try. Are you gonna leave me now? Tu. Nie wysłałam paczki z Vinted. Miałam wysłać. Padał dzisiaj deszcz i był taki fajny vibe. Nie wiem, pani od angielskiego moja powiedziała, że mnie nie rozumie i rozumie dlaczego ja się cieszę, że pada deszcz, ale jak szłam i szłam sobie tak wiecie z kawką, padało mi na twarz, ale był vibe, w sensie było fajnie, no jakby ja kocham jesień, więc co z tego, że mi co? Że mi padał deszcz na głowę, jakby był vibe, nie? Nie wiem. Dzisiejszy dzień nie jest nie jest super ciekawy, ale jest super, bo nic nie muszę robić. Fashion show.
Ja. Ładnie. Ja. Czy to jest vlog polegający na otwieraniu paczek? Nie wiem, ale wiem, że lubicie, więc mogę wam pokazać, bo nagrałam na TikToka, ale właśnie się zastanawiam, więc zapytam was tutaj jeszcze o opinię. Przyszła mi kurtka na zimę i właśnie mam takie trochę, czekajcie, zapal światło. I mam takie trochę, kurde, wiecie, mieszane uczucia i nie wiem tak w sumie, bo to jest zwykła czarna kurtka, jakby nic specjalnego. Ale ja nie wyglądam dobrze w kurtkach, w sensie jakby nie wiem, czy ktoś wygląda bez obrazy, ktoś, ale wiecie, o co chodzi, jakby no, w kurtkach się nie wygląda jakoś cudownie, wyglądam jakbym przypakowała, no, no taka zwykła czarna, ona jest ze Stradivariusa i ja nie wiem, guys, co my o niej myślimy, nie wiem, co ja mam o niej myśleć, bo ma kaptur, to w sumie plus, bo zawsze mam kurtki bez kaptura. I zamówiłam szalik. Szalik na pewno zostaje. Kurtkę napiszcie mi, co z nią zrobić. Ale szalik jest taki piękny, różowy. Ja kocham kupować szaliki. To jest moja obsesja. Uwielbiam szaliki. Jakby serio. I patrzcie sobie, tak machnę. O, jak to ładnie wygląda. Jednak teraz jest fajnie chyba. Jak jest szalik, to jest fajnie. No, także ja mogę iść na walkę. Zamówiłam jeszcze nauszniki białe, to będzie cute chyba wyglądać. A po co mi w sumie ten kaptur? Nie wiem, ale jest super. Chciałabym już nagrać dla was zakończenie tego vloga, dlatego że nic się już raczej nie będzie działo. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo.